Cześć kochani, tu ja Wojtek Pietraszek, kanał Rock Day, ćwiczenia na paluszki. Znowu skupimy się na dwóch paluszkach w lewej ręce, dwóch paluszkach, pierwszym i drugim paluszku. Ćwiczenia będą po prostu grane na przesterku, najlepiej na przesterku. Wiem, że niektórzy mówią, no najlepiej ćwiczyć oczywiście na kanale czystym, no bo to jeciu, jak ty to ludzi uczysz. Ale generalnie, prawdę powiedziawszy, że właśnie na przesterze ujawnia się to brzmienie, ten zgrzyt i ten taki, ta klarowność, można powiedzieć, wydobywania dźwięków. Jednakże na klinie po prostu słychać wyraźnie błędy, które się robi, więc to ćwiczenie wypadałoby robić i na klinie, i na przesterze, żeby na klinie wyczuć, gdzie robimy błędy, prawda, w którym miejscu nam się potykamy, a na przesterze, żeby już opanować i tłumienie, prawda, palm muting i po prostu już jakby te docelowe brzmienie tego ćwiczenia. Zobaczcie, bo to jest ćwiczenie, które jest po przekątnej, czyli to jest jeden z rodzajów ćwiczeń, które pewnie będę robić, co jakiś czas będą się pojawiać, czyli po przekątnej gryfu, czyli nie wzdłuż, tylko po prostu po przekątnej, prawda? Różnego rodzaju przekątne, czyli po prostu jakby od najgrubszej struny przechodzimy do najcieńszej, ale w taki sposób, dosyć taki, no przekątny sposób. Uwaga, posłuchajcie tego ćwiczenia. Czyli mamy ty, 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 raz, dwa, czyli cztery dźwięki. Czyli po prostu po cztery dźwięki. No i ważne jest to, że żeby po prostu to było płynne. Czyli znowu, jak dochodzimy do krawędzi gryfu, to żeby się nie zatrzymywać. To mówię za każdym razem i będę to mówił za każdym razem, niezależnie czy się to wszystkim podoba, czy nie. Żeby na to zwrócić uwagę, zawsze bezwzględnie zwrócić uwagę. Kolejna kwestia to jest taka, że jeśli przechodzimy z jednej struny na drugą, z grubszej na cieńszą, czy z cieńszej na grubszą, to żeby też nie robić pauz, żeby to nie było... Prawda? Bo tu mamy ty-dy-dy-dy, w ten sposób. Spróbować zrobić w wolnym tempie, w wolniejszym tempie, ale żeby było dy 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 dy. Czyli jak metoda nam uderza dy 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 dy. Że nie było dy 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 dy, prawda? Bo wtedy nam umyka trochę czas, trochę się zaczynamy rozjeżdżać z metronomem. Więc spróbujcie sobie to zrobić tak jak ja. Po prostu najgrubsza struna od pierwszego progu 1-2-1-2. Czy można powiedzieć pierwszy palec, drugi palec? Pierwszy próg, drugi próg, prawda? W ten sposób to wygląda. No tutaj musimy zrobić też tak, że jak dochodzimy do... Prawda, do końca, żeby doszedłem tutaj do najgrubszej struny i w sumie było dwa razy ten motyw zagrany, czyli by dy 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 dy, czyli prawda, jakby wychodzę, zapętlam i po prostu jakby zaczynam od niego jako od nowe ćwiczenie, prawda, jakby niejako powtarzam. Oczywiście można to urwać, żeby nie powtarzać dwa razy na tym jednym, tylko właśnie... W ten sposób można też to zrobić. Oczywiście nabieramy tempa. Nabieramy tempa, powtarzam to po raz kolejny, nabieramy tempa. Żeby to nie było tak, że po prostu ćwiczymy wieczność, 10 lat ćwiczymy, robimy to ćwiczenie w jednym tempie, bo to po prostu nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby najpierw nabrać, żeby palce nabrały te świadomości, po jakich progach się przesuwają, prawda? A później zwiększać tempo, bezwzględnie zwiększać tempo, no bo to po prostu o to chodzi. To ćwiczenie nawet dosyć głupio brzmi, jak gramy wolno. Dy, 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 dy. Jak już gramy w szybszym tempie, zaczyna się... O kurczę, no jest to skala jednak chromatyczna, gramy po dźwiękach, można powiedzieć tak z dupy, że tak można powiedzieć tak dosyć tak podwórkowo. Dźwięki z tyłka zupełnie wyciągamy, a jeśli gramy je szybciej, no tak... Kurczę, w miarę to jakoś tak ciekawie brzmi, mimo wszystko, że to jest jednak, to nie jest żadna skala. W każdym razie w szybkości siła, ale
no też nie chodzi mi o to, żeby znowu teraz napierniczać tylko i żeby wszyscy byli shredderami, prawda? Tylko po prostu, żeby te palce, żeby mieć umiejętność grania wolnego i szybszego, o to chodzi. Ćwiczenie następne to byłoby takie, żeby po prostu zrobić to raz wolno, raz szybko. Czyli na przykład wezmę sobie metronom. Niedługo będzie aplikacja Rockday metronomowa, ale na razie wam jej nie pokazuję jeszcze. Dobra, gdzie jest ten metronom? Dobra, mam go. Nie wiem, czy będzie słychać. Zobaczymy, czy będzie słychać. Może będzie słychać, nie wiem. Czy na przykład mamy... Możliwe, że będzie zagłuszało... Tutaj widzieliście, raz grałem szesnastkami, raz grałem ósemkami, raz grałem ćwierćnutami. Tu od was zależy, powiedzmy, w tym momencie ile, można powiedzieć, kiedy szybko, kiedy wolno, prawda? W każdym razie, żeby umieć zwolnić, prawda? Żeby to było takie jakby umiejętne, prawda? To tak jak hamujemy, jedziemy na rowerze, prawda? Hamujemy, nagle hamujemy, jedziemy szybko i nagle hamujemy, prawda? I nie wiadomo, co się dzieje. To tak samo tutaj, że gramy szybko, hamujemy z tym tempem, ale nadal wiemy, gdzie jesteśmy. Nie wywalamy się, prawda? Nie wypieprzamy się gdzieś w krzaki, tylko po prostu wiemy, że ćwiczymy. Więc to jest według mnie naprawdę fajne ćwiczenie właśnie z robieniem, zwalnianie i zwiększanie tempa. Kolejne ćwiczenie byłoby takie, że po prostu sobie gramy konkretne dźwięki, na przykład dwie struny gramy szybciej, dwie wolniej, dwie szybciej, dwie wolniej. Uwaga! Co dwie struny, żeby mniej więcej. No, cicho. Żeby mniej więcej, prawda, to nam wyszło ta zwolnienia, zwiększenia tempa, zmniejszenie tempa, zwiększenie, zmniejszenie i tak dalej, i tak dalej. No, myślę, że to będzie dla was fajne ćwiczenie. Kolejne to byłoby po prostu takie, że zamiast pierwszym, drugim palcem, to gramy drugim i trzecim. Czyli tutaj już zaczyna się troszeczkę trudniej, ponieważ drugi, trzeci palec zwykle słabszy jest. Prawda? To już no niekoniecznie to muszę grać, po prostu to jest to samo, co grałem wcześniej. Następne ćwiczenie było takie, że gramy trzecim i czwartym palcem. Czyli można powiedzieć tak troszeczkę aż do zmęczenia. Kolejne ćwiczenie to byłoby po prostu w ten sposób, że zaczynaliśmy od pierwszego progu wcześniej, prawda? To teraz zaczynamy od drugiego, trzeciego. Czyli drugi, trzeci, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, siódmy, ósmy, dziewiąty i później z powrotem tutaj. Czyli generalnie przesuwamy się na tym gryfie, robimy takie zygzaki, bo wyszedł zygzak nam tak i tak, no nie? Później wyjdzie nam trochę dalej i tak. I te zygzaki po prostu będą się przesuwać, aż tam powiedzmy do oporu, prawda? Jak zaczniemy tutaj, no to się gdzieś tutaj skończy w tym miejscu. Więc żebyśmy po prostu szli z całym tym do oporu. I to jest wasze też zadanie, żeby za każdym razem próbować grać to do oporu. To nie to tak, bo ja pokazywałem wam tylko jeden rodzaj, prawda? Od pierwszego progu, pierwszy, drugi i sobie i przestałem. A wy żebyście sobie w domu robili za każdym razem w tym swoim, można powiedzieć, takim dziennym takim programie ćwiczeniowym, żeby sobie robić za każdym razem cały gryf, można powiedzieć, zajechać, czy przegrać wszystkimi palcami po kolei. I poza tym zobaczycie sami, jeśli będziemy grać szybciej te ćwiczenia, to szybciej jakby zaliczymy to ćwiczenie po prostu, bo to też o to chodzi, że jak rozgrzewamy, ruszamy te palce, to żeby nie grać wolno, no bo z drugiej strony w wolnym tempie to po prostu tak, nie dość, że długo to trwa, palce nie przyspieszają za bardzo, no i się nie zniechęcamy. A tutaj jeśli robimy w szybkim tempie, to palce rozgrzewają się bardzo wyraźnie, nabieramy tempa, szybko to schodzi, a poza tym no, mamy satysfakcję, że no, trochę zapierniczamy, trochę coraz szybciej zapierniczamy. Więc dobra, ja zmykam, a wy sobie ćwiczcie, papatki.
Hejka, sorry, że przeszkadzam. Jeśli uważasz, że lekcje, które robię na YouTubie są fajne, to może zechcesz zapisać się na lekcje gry przez Skype. Jeśli chcesz kupić książkę, którą napisałem o motywacji, gdzie mówię właśnie dużo rzeczy o motywacji, o tym, jak pokonać lenistwo, jak przygotowywać się do ćwiczeń, jaki harmonogram ćwiczeń i tak dalej, to możesz zakupić tą książkę. No i jeszcze oczywiście, jeśli chcesz kupić sprzęt, a nie wiesz też, czego chcesz tak naprawdę, co dokładnie, nie wiesz, co wybrać, to też do mnie napisz. Jako że prowadzę sklep muzyczny, to po prostu chętnie doradzę i sprzedam fajny sprzęt, fajnie brzmiący. Zapraszam i sorry, wracaj z powrotem do oglądania papatki.